Omeno, przed chwilą wygłosiłaś swoją prezentację Social Media w słusznej sprawie. Czy mogłabyś pokrótce powiedzieć, o czym ona była? Mówiłam o wszystkich projektach, które prowadzę, czyli tak naprawdę tworzymy różne kolekcje we współpracy z projektantami, z gwiazdami, kolekcje albo koszul, albo sukienek, albo t-shirtów i część dochodu zawsze przechodzi na fundację, czyli na budowę szkoły dla dzieci ulicy w Ganie, którą prowadzę, ale też zawsze te wszystkie akcje za sobą mają taki ważny cel, tolerancję, czyli staramy się komunikować, staramy się ten temat poruszać, staramy się edukować wszystkich tych, którzy no, gdzieś tam są związani z tą tematyką albo po prostu nie wiedzą, jak tak naprawdę pomagać, ale do tego też być w zgodzie ze sobą. A powiedz mi proszę, czy uważasz, że twórcy internetowi, którzy osiągają już pewien poziom popularności, powinni zacząć wykorzystywać się w słusznej sprawie? No właśnie tak uważam i też z takim zamiarem tutaj nie ukrywam, że się pojawiłam, bo planujemy akcję, bardzo chciałabym zrobić akcję z youtuberami, jestem już po wstępnych rozmowach, chciałabym mi zaangażować w stworzenie właśnie kolekcji t-shirtów i mam nadzieję, że uda się nam to zrobić, żeby oprócz tego, że ich fani obserwują to, co oni nagrywają, ale też żeby ich fanów wyedukować, żeby też pokazać youtuberów w trochę innym świetle, nie tylko jako osoby, które nagrywają czasami śmieszne, zabawne filmiki, ale też osoby świadome, które wiedzą, że ważne jest pomaganie, ważna jest tolerancja, ważne są te dzieciaki w Afryce, dla których buduje szkołę, czyli tak trochę też, żeby pokazali, że mają w sobie sporo empatii i to jest mój cel i mam nadzieję, że dzięki właśnie Sea Bloggers uda się to zrealizować. Moda to właśnie ten najbardziej taki wdzięczny temat, wdzięczny i u kobiet, i u mężczyzn. Po drugie uważam, że każdy z nas w czymś wchodzić musi i moim marzeniem jest w ogóle stworzenie takiej koncepcji, że jednak ten ktoś, kto kupuje ubrania, kupuje z taką świadomością, chce mieć coś fajnego, kupię, jeśli ma do wyboru kupienie koszuli supermodowej, zaprojektowanej przez super projektantkę i do tego świadomość, że ona pomaga, to wybierze tę koszulę, a nie taką zwykłą, która po prostu jest, nie wiem, ładna. Więc mam nadzieję, że właśnie dzięki tym projektom, które realizujemy, staramy się robić je na najwyższym poziomie, na najwyższym modowym poziomie, bo one się podobają, one są naprawdę świetne i każdy chce je mieć. Chociażby ostatnia kolekcja z Liską Kalitą nam się sprzedała w 2,5 tygodnia, więc to był mega sukces. Podobnie było z bluzami, które robiliśmy dla właśnie modowymi, które były zrobione z platformą Musterz. Tak samo, więc jakby no te projekty cieszą się coraz większym zainteresowaniem i tylko ludzie czekają, a co teraz będzie, jaka kolekcja, z kim. Myślę, że to jest fajny temat i ja się realizuję jako kobieta przy tym i oczywiście jako prezes fundacji dwa dzieciaki otrzymują to, na co czekają, czyli szkołę. No właśnie, pieniądze z tych akcji idą na szkołę, na budowę w Ganie. Powiedz mi, jaki jest etap prac teraz? Jesteśmy już, mamy wydane, no niestety 500 000, jeszcze 500 000 jest potrzebne. No i na razie zamknęliśmy budowę, no bo środki rzutowe się skończyły. Teraz szukujemy kolejne dwie akcje modowe i mam nadzieję, że po tej akcji będziemy dalej mogli ruszyć z budową. Mamy tak, schody na pierwsze piętro, mamy wylany strop już, mamy otwory na okna, mamy oczywiście fundamenty wcześniej. No i to by było tyle. I taka sama część pracy jeszcze jest do wykonania.